Kolejnym przykładem odwzorowania liniowego, jakiemu się przyjrzymy, będzie obrót na płaszczyźnie wokół początku układów współrzędnych. No i zobaczymy, że jest to odwzorowanie liniowe i znajdziemy jego macierz. Czyli tak, przypomnę, czyli to będzie R, będziemy oznaczać przez obrót i tu może napiszemy kąt θ, czyli to jest obrót o kąt θ wokół początku układu współrzędnych, czyli może zróbmy rysunek. Czyli tak, mamy jakiś punkt, powiedzmy tutaj, on odpowiada wektorowi. To jest nasz wektor x. I co? I teraz obrót o kąt θ wokół początku układów współrzędnych, czyli kąt liczymy przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, czyli tu mamy każdy punkt wędruje po okręgu, tu mamy okrąg, prawda? I tutaj jest obraz tego wektora, tu jest kąt żółto, tu jest kąt teta i wtedy ten wektor to jest r teta od x. No dobrze, czyli tak, czy to jest odwzorowanie liniowe? No ja może nie będę tak do końca precyzyjnie tego dowodził, ale popatrzmy na dwa rysunki, czyli odwzorowanie liniowe, no to ono powinno spełniać dwa warunki, czyli czy, pytanie jest takie, czy r teta liniowe. Wobec tego musimy sprawdzić, czy obrót zaaplikowany do sumy dwóch wektorów jest sumą obróconych wektorów, czyli czy obrócona suma wektorów jest sumą wektorów obróconych. Pierwszy warunek i drugi warunek jest, czy jak pomnożę wektor przez liczbę, to jego obrót to jest to samo, co c razy wektor obrócony. Na te dwa warunki musimy sprawdzić. No i może sprawdźmy je tak na rysunku. Najpierw mamy tutaj sumę wektorów. No to wiemy, że to sumowanie wektorów, to geometryczny obrazek, to jest taki tak zwana reguła równoległoboku. Czyli jak mam dwa wektory, prawda, ten żółty to jest x, żółty to jest x, niebieski to jest y. Wtedy, żeby znaleźć ich sumę tak geometrycznie, to rysuję równoległobok i przekątna tego równoległoboku to jest właśnie suma wektorów x i y. I teraz co? I teraz obracam cały ten rysunek o kąt teta. No to wtedy tak. No to mniej więcej każdy czuje, że po prostu ten obrazek, ten równoległobok obrócony będzie przystający do tego równoległoboku, to znaczy taki sam, tylko inaczej położony, kąty będą takie same, długości boków będą takie same, prawda? Czyli tak, to zielone to jest obrót wektora y, czyli tu jest kąt teta, to jest obrót wektora x, prawda? No i wtedy, i teraz pytanie, a to jest obrót tej przekątnej tego równoległoboku. No i wobec tego pytanie o liniowość to jest takie, czy przekątna tego nowego równoległoboku to jest obrócona przekątna starego równoległoboku. No i każdy, mam nadzieję, jest przekonany z takiej praktyki obracania rzeczy, z takich ruchów przesuwania i obracania sztywnych, prawda? To jest taki, możemy sobie wyobrazić, czy to jest pewien kawałek drewna w kształcie równoległoboku, my go obracamy, no właśnie to on nie zmienia swojego kształtu, prawda? Czyli no ani zmienia swojego kształtu, ani długości boków, czyli właśnie suma wektorów jest obraz sumy, czyli ta przekątna jest przekątną, jest sumą obrazów, czyli jest nadal przekątną tego równoległoboku. Więc to jest pierwsza reguła, pierwsze równanie, a drugie to jest jak pomnożę wektor przez liczbę. No to znowuż mam taki rysuneczek. Powiedzmy, że mnożę przez liczbę dodatnią, prawda? Tutaj to jest liczba większa od jedynki. No jak mniejsza, no to analogicznie będzie, prawda? Będzie ten wektor krótszy. Czyli mam pewien wektor x,
Mnożę go przez liczbę, tak jak mówiłem, liczbę dodatnią akurat na tym rysunku większą od 1, no ale to widać, jak mniejsze od 1, no to będzie po prostu gdzieś tutaj koniec, krótszy wektor. Jak będzie mniejsza od 0, no to będzie na tej samej prostej, ten wektor zmieni zwrot, będzie tutaj gdzieś. No ale skupmy się tutaj, czyli tak, mam wektor x i mam wektor cx. No to te dwa wektory, to leżą, ich końce leżą na jednej prostej przechodzącej przez początek układów współrzędnych. No i teraz cały rysunek obracamy, prawda? Czyli prawda, ponieważ ten obrót, każdy punkt wędruje po okręgu, no to jasne jest, że prawda, to tu mamy takie dwa wycinki okręgów, prawda? No i jasne jest, że prawda, stosunek długości tego do tego, no właśnie jest taki sam jak tego do tego, no to właśnie oznacza, że obraz wektora pomnożonego przez liczbę, obraz w obrocie mogę otrzymać w ten sposób, że najpierw obracam mój wektor, a potem mnożę przez liczbę, czyli to jest właśnie to drugie równanie liniowości. Prawda? Czyli wobec tego to odwzorowanie jest liniowe. No, może jeszcze taka krótka dygresja, czy obrót wokół innego punktu na płaszczyźnie, nie wokół środka układów współrzędnych, jest liniowy? No to proponuję, abyście przerwali oglądanie i się chwilę zastanowili, czy jeżeli mam układ współrzędnych i teraz jako punkt obrotu wybiorę sobie jakiś punkt, który nie jest środkiem, tak? Czyli wtedy powiedzmy, jak mam jakiś wektor tutaj, wektor x, no to jego obraz to jak uzyskuję? No muszę narysować okrąg, ten punkt obrócić o kąt, powiedzmy, teta, tak? I otrzymam wtedy jakiś taki wektor. No i czy to jest odwzorowanie liniowe? No i oczywiście nie, dlatego że jeżeli ten punkt, środek obrotu nie jest początkiem układów współrzędnych, to w szczególności ten środek układów współrzędnych jest ruszany przez ten obrót. No ale wiemy, że odwzorowanie liniowe, każde odwzorowanie liniowe, początek układów współrzędnych to jest wektor 0,0 i każde odwzorowanie liniowe przekształca wektor zerowy na wektor zerowy. Wobec tego oczywiście, ponieważ ten punkt, prawda, wędruje sobie po tym okręgu, no to nie zostaje w miejscu, prawda? Wobec tego obrót wokół punktu, który nie jest na płaszczyźnie, który nie jest środkiem układów współrzędnych, nie jest odwzorowaniem liniowym. Jest to odwzorowanie, które jest blisko związane z odwzorowaniami liniowymi. Takie odwzorowania nazywają się odwzorowaniami afinicznymi, no więc dla tych, którzy wiedzą, co to jest, no to jest przykład odwzorowania afinicznego. A jak nie, to jest dygresja, czyli to jest odwzorowanie afiniczne. Dobrze, no a teraz spróbujmy, skoro ten obrót wokół początku układów współrzędnych jest odwzorowaniem liniowym, spróbujmy znaleźć jego macierz, bo wiemy, że każde odwzorowanie liniowe jest zadane przez pewną macierz, czyli r teta na wektor x. Wiemy, że istnieje pewna macierz, a taka, że to odwzorowanie w działaniu na wektor x to jest macierz a mnożona przez wektor x, no i macierz a, no właśnie, teraz wiemy już, że macierz a, kolumny macierzy a, to są obrazy bazy standardowej, czyli r teta od E1 to jest pierwsza kolumna, r teta od E2. No gdzie E1 to jest wektor 1, 0, a E2 to jest wektor 0, 1. Czyli spróbujmy znaleźć te obrazy. To może jeszcze jeden rysunek. Tu mamy układ współrzędnych x1, x2, tu mamy 1. No to co to jest E1? No E1 to jest taki wektor, prawda? To jest pierwszy wektor bazy standardowej, E1. No i teraz on się obraca, jego, powiedzmy, czyli co? Czyli tutaj mamy punkt 1, obracamy o kąt teta, czyli tu będzie tu jest kąt teta.
I co? I musimy teraz znaleźć składowe tego wektora, czyli te dwie. No więc widać, że mamy trójkąt prostokątny i wobec tego r teta na e1, to co pierwsza współrzędna, prawda, ten wektor też ma długość 1, prawda, czyli przeciwprostokątna ma długość 1 tego trójkąta, to jest nasza przeciwprostokątna, tu jest kąt teta, tak, wobec tego pierwsza współrzędna, czyli długość tutaj, to jest cosinus teta, prawda, czyli długość tego wektora, może zmienię kolor, powiedzmy, że mam tutaj, no, o. Prawda? Czyli ten pierwszy wektor to ma długość cosinus teta. Prawda? Dlatego, że stosunek tej przyprostokątnej do przeciwprostokątnej to jest właśnie cosinus teta, ale długość przeciwprostokątnej jest 1, czyli to jest cosinus teta. No a to drugie to będzie sinus teta. Wobec tego ten obraz wektora, pierwszego wektora bazy to jest cosinus teta, sinus teta. No i potrzebujemy jeszcze r teta od E2, czyli co, czyli może jeszcze na tym samym rysunku, czyli E2 to jest ten wektor. No, E2 jest ten wektor. I teraz obracamy go o teta przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. No to znowuż tu mamy ten okrąg, nasz jednostkowy okrąg. I tu mamy jego obraz. No troszkę większy ten kąt, no powiedzmy. Tu mamy teta. I znowuż mamy trójkąt prostokątny. To jest współrzędna x, długość tego. I tutaj będzie... O, czyli teraz to, czyli długość tego niebieskiej przyprostokątnej, długość to jest tym razem sinus teta, prawda? Bo znowuż to ma długość przeciwprostokątna, ma długość 1, czyli długość niebieskiej przyprostokątnej do 1 to jest sinus teta, czyli długość tego to jest sinus teta, ale to jest ujemne, prawda? To jest, muszę policzyć współrzędną, czyli współrzędna jest minus sinus teta. Czyli tu będzie pierwsza współrzędna, to jest minus sinus teta, no a współrzędna y, czyli długość tego różowego tutaj, to jest cosinus teta. No i w ten sposób otrzymujemy macierz obrotu, a to jest cosinus teta sinus teta minus sinus teta cosinus teta. Czyli wobec tego możemy teraz napisać jeszcze raz, czyli r teta na x to jest cosinus teta sinus teta minus sinus teta, cosinus teta, mnożone przez współrzędne x1, x2. Prawda? I w ten sposób uzyskaliśmy macierz obrotu, czyli to jest, napiszmy, macierz obrotu w R2 o kąt teta przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. No i teraz, jeżeli ktoś chce znaleźć na przykład obraz obrócony kwadrat, tak, czyli jeżeli mamy powiedzmy taki kwadrat, interesuje go, chce obrócić ten kwadrat, czyli co, czyli ten obrócony
powiedzmy o 45 stopni. No to co, to będzie jakieś 45 stopni. No to dostanie jakiś taki kwadrat, prawda? No to jak znaleźć ten obrót? No to będzie tak, jak było. Trzeba znaleźć te punkty i każdy z tych punktów trzeba obrócić. Prawda? Czyli ten punkt przejdzie na ten punkt przejdzie na ten, na ten, a ten na ten, prawda? No i wobec tego, powiedzmy, jeżeli teta to jest 45 stopni, czyli w mierze łukowej to jest pi czwartych, to wtedy sinus teta to jest to samo co cosinus teta i to jest pierwiastek z 2 przez 2, czyli wtedy macierz obrotu o 45 stopni, czyli r to jest pi czwartych na x, no to będzie pierwiastek z 2 przez 2, pierwiastek z 2 przez 2, minus pierwiastek z 2 przez 2, pierwiastek z 2 przez 2, x1, x2. I tu jest, no to są obrazy tych wierzchołków. No i tak jak to w jednym z poprzednich filmów mówiliśmy, prawda, żeby znaleźć obraz odcinka w wzorowaniu liniowym, wystarczy znaleźć obraz jego końców i następnie połączyć. Właśnie wynika to z liniowości odwzorowania.